Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wnoszono umarłego, jednego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Słowa Bożego sprzed tygodnia. To tam widzieliśmy, że Jezus przychodzi do każdego człowieka, który prawdziwie pragnie słuchać Jego Słowa i wierzy w Jego moc. Dzisiaj widzimy Jezusa jako tego, który przychodzi do człowieka, który znajduje się w krańcowej sytuacji swojego życia, który tak naprawdę jest na granicy rozpaczy. Właśnie w takiej sytuacji jest wdowa z dzisiejszej Ewangelii. Dla niej nie ma już żadnej nadziei. Straciła jedynego syna. Aby w pełni zrozumieć ten dramat kobiety z dzisiejszego Słowa Bożego, tak naprawdę warto uświadomić sobie na początku, jaki był status kobiety, a przede wszystkim wdowy w starożytnym Izraelu, ale w ogóle w całej kulturze antycznej. Podmiotem prawa był tylko mężczyzna. Nie znaczy, że kobieta była traktowana jako niewolnica. Ale prawo mojżeszowe dotyczyło tylko i wyłącznie mężczyzn. To oni zajmowali się studiowaniem pisma i to oni stosowali je w praktyce podczas rozpraw sądowych. Kobieta sama z siebie była całkowicie uzależniona od mężczyzny. To najczęściej mąż rodziny, ojciec rodziny, mąż pełnił funkcję ochronną dla całej rodziny, również dla swojej żony. Kiedy go brakowało, syn przejmował jego obowiązki. Kobieta dzisiejszej Ewangelii jest wdową. Nie ma już ani męża, ani syna. Jest całkowicie bezbronna. Nie może się w ogóle odwoływać do sądu. Jest zdana na łaskę drugiego człowieka, który nawet jeżeli wyrządziłby jej krzywdę, prawdopodobnie pozostałby bezkarny. Jednak w ten cały dramat przychodzi Jezus. I co ciekawe, w tej dzisiejszej Ewangelii to On jako pierwszy wyciąga rękę. Przed tygodniem widzieliśmy sługę, który umiera, jego Pan prosi o pomoc. Dzisiaj to Chrystus jako pierwszy dostrzega potrzeby człowieka, dostrzega jego rozpacz i przychodzi z radą i pomocą. Warto zauważyć, że w tej dzisiejszej Ewangelii występuje także drugi wątek. Syn, który umiera, tak naprawdę jest bardzo podobny do Chrystusa, do tych wydarzeń, które będą miały miejsce później. Również jest jedynym synem. Również umiera, pozostawiając pustkę, rozpacz i beznadzieję. Wydaje się, że nie ma żadnej nadziei. A jego wskrzeszenie, czy zmartwychwstanie Chrystusa, tak naprawdę wnosi w serce nowy pokój i nową miłość, nowe światło dla nadchodzącej przyszłości. Ta dzisiejsza Ewangelia powinna być dla każdego z nas takim pytaniem do nas samych. Czy rzeczywiście my ufamy, że Pan Bóg cały czas widzi nasz trud i cierpienie? Czy On jest tym, który nieustannie czuwa nad nami? Może niejednokrotnie mamy wątpliwości co do tego faktu. Może pytamy, gdzie był Pan Bóg, kiedy się to działo? Czy rzeczywiście Pan Bóg nie reaguje? Czy nie widzi tego wszystkiego? Dzisiejsze słowo pokazuje nam, tak, Pan Bóg jest blisko nas. Widzi nasze cierpienie i pomaga nam. Tylko czy my chcemy to dostrzec? I czy prawdziwie chcemy przyjąć taką pomoc, jaką Bóg dla nas przygotował?